Wodek, remis tutaj przy Bułgarskiej z Lechem to chyba dobry wynik dla Krakowi. No tak, tak. Dla nas to jest dobry wynik i cieszymy się z tego punktu. Jak my przyjechali, że my na dzisiejszy mecz przyjechali i mówiliśmy sobie przed meczem, że idziemy na ten mecz, żeby wygrali, ale ten jeden punkt nie jest źle. Chyba takim kluczem do dobrej gry w dzisiejszym spotkaniu była dobra gra w defensywie. Na to narzekaliśmy po meczu z Piastem Gliwice, na to też narzekanie było po meczu Pucharu Polski. Dzisiaj defensywa zagrała dobre spotkanie, no i to się też przełożyło chyba na was, piłkarzy grających z przodu. Tak jest, bo ten ostatni tydzień po meczu z Piastem Gliwice dużo czuliśmy na tą naszą bazę i defensywną i to się dzisiaj pokazało, że zagraliśmy bardzo dobrze od tyłu i dlatego i uratowali ten jeden punkt. Była złość w pewnym momencie na Marcina Kusia za tą czerwoną kartkę? Nie, bo on też walczył jak wszyscy do końca i myślę, że to jest normalne u piłki nożnej, że jest czerwona karta i nie mam nic, co już powiedzieć. Chciałem na koniec zapytać, był dla was w końcówce spotkania rzut wolny gwizdnięty i nagle gwizdek kończący spotkanie. Chyba miałeś pewnie apetyt ty albo Miloš Kosanović na uderzenie takie za 3 punkty. Tak jest, bo to była bardzo dobra dystancja, nie wiem, 30 metrów i chciałem bardzo spróbować ja albo Miloš, ale sędzio gwizdał koniec i nie wiem, co robić teraz. Koniec.